Z tańcem Nihonbujo pierwszy raz zetknęłam się 14 lat temu, mieszkając w Japonii. Tak naprawdę zetknęłam się z tym tańcem w Teatrze Kabuki, do którego poszłam pierwszy raz w życiu. Na spektakl taneczny, który tak niesamowicie mnie poruszył, że zapragnęłam robić coś możliwie zbliżonego do tego, co zobaczyłam w teatrze. Dzisiaj jestem przede wszystkim związana z mistrzynią Hanasaki Tokidzio, która specjalizuje się w kobiecym stylu Jiutamai. Sposobem na poznawanie i bezpośrednie doświadczanie, a nawet właśnie pewne uwewnętrznianie kultury japońskiej nie przez język, nie przez literaturę, ale przez ciało. ご案内。